W ostatnim dniu sierpnia, krótko po odrzuceniu bolszewików spod Warszawy, w okolicach Komarowa pod Zamościem odbyła się największa bitwa kawaleryjska XX wieku. Po całodniowej walce Polacy pokonali kilkukrotnie liczniejszego przeciwnika, odbierając mu inicjatywę i odrzucając w efekcie aż za linię frontu. To był tak zwany gwóźdź do trumny konnej armii Budionnego. W zbiorach ikonograficznych Centralnej Biblioteki Wojskowej znajduje się jedna z licznych reprodukcji tryptyku Jerzego Kossaka. Rozgromienie konnej armii Budionnego przez polską kawalerię pod Komarowem dnia 31 sierpnia 1920 roku. Obraz ten namalował Jerzy Kossak w 1938 roku dla Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Jednak wkrótce nadeszła wojna i Niemcy wywieźli obraz. Na szczęście zachowały się repliki prawego i lewego skrzydła tego obrazu. W zbiorach ikonograficznych posiadamy lewą część tego tryptyku, na której drugi pułk szwoleżerów rokitniańskich z dowódcą pułkownikiem Rudolfem Rupem zdobywa bardzo kluczowe dla przebiegu bitwy wzgórze 255. Więcej o tym pisał pułkownik Henryk Brzezowski, dowódca 7 Brygady. Po zorientowaniu się w terenie i przestudiowaniu mapy stwierdziłem, że muszę zająć jak najprędzej wzgórze 255 na północ od Wolicy Śniatyckiej. Był to punkt dominujący, który umożliwiał obserwację aż po Sitno. Posiadanie tego wzgórza zabezpieczało 6 Brygadzie podejście i dawało podstawę do rozpoczęcia właściwej naszej akcji. Jednym słowem, wzgórze 255 było faktycznym punktem ciężkości na tym odcinku.